Mili Państwo, to nie żart. NBA 2K20 dzisiaj ma swoją premierę i z tej okazji pociśniemy premierowo tryb NBA 2K20 MyGM. Standardowo, jak co roku, od roku 2016, nie jestem przekonany, nie jestem pewien, możecie mnie poprawić, ale jeżeli tak jest właśnie, to przypomnijcie, dajcie znać w komentarzach, jaką karierę najlepiej wspominacie. Jeżeli pierwszy raz jesteście na tym kanale, to zajrzyjcie, bo NBA już się pojawiało i w tym roku będzie też bardzo, bardzo dużo. Tryb MyGM, tryb kariery, online, park, będzie sporo. W tym roku, słuchajcie, będziemy przechodzić tryb MyGM na dwa sposoby. Pierwszy właśnie taki jak zawsze, standardowo, klasycznie na tym kanale, czyli właśnie w formie odcinków, lekkich podcastów, gdzie gra tak naprawdę jest w tle, a możemy sobie porozmawiać na różne tematy, ale stwierdziłem, że to jest niewykorzystanie tak naprawdę całego potencjału tego trybu. I obok serii MyGM w formie odcinków będziemy prowadzić serię w formie streamów inną drużyną, którą wybierzecie wy, tak żebyśmy mogli razem tworzyć tutaj nasz roster, żebyśmy razem byli wszyscy jednym wielkim menadżerem, wspólnie będziemy prowadzić drużynę ku zwycięstwu tutaj. I dzisiaj już będzie stream, po meczu polskiej reprezentacji. Nie mówię to o koszykówce, mówię to o piłce nożnej, a swoją drogą wielkie gratulacje dla Polaków, ubili Ruskich, jest kolejny etap zaliczony na Mistrzostwach Świata. No, dusza śpiewa, dusza fana śpiewa, to na pewno. A słuchajcie, przechodząc do trybu, jak widzicie, w tym roku nie mogło być inaczej, naprawdę. No, broniłem się wiele razy, ale w tym trybie, tym razem bierzemy Indianę Pacers. Indiana Pacers, która na papierze absolutnie, można powiedzieć, nie aspiruje do tytułu mistrzowskiego, a absolutnie tak naprawdę nie aspiruje do nawet finałów konferencji, ponieważ od dawien dawna, naprawdę w lidze od dawien dawna nie było tak licznych drużyn, w sensie takim, które mogłyby faktycznie i realnie aspirować do przysłowiowego miśka. Nie ma już wielkich trójek, teraz jest czas wielkich dwójek, można powiedzieć. I tych dwójek jest naprawdę, naprawdę sporo. Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers, mówili Państwo. Milwaukee, no powiedzmy, Middleton, powiedzmy, ale Houston Rockets. Młode koty w Pelikanach. Philadelphia, wzmocniona, zupełnie inne Toronto, zupełnie inne Golden State Warriors z Russellem na czele. Brooklyn Nets, Irving. I no, kontuzjowany wprawdzie Durant, ale jednak Durant. Naprawdę tego jest cała masa. Fantastycznie wzmocnione Utah Jazz, moim zdaniem mega niedoceniane. Kompletnie niewymieniane wśród kandydatów tych najgłośniejszych do tytułu. A uważam, że to będzie drużyna w top 3 całej ligi, bo idealny balans rosteru. Zarówno piątki pierwszej, jak i ławki rezerwowych. Każda pozycja fantastycznie obsadzona. Jest mega potencjał ofensywny, jest potencjał defensywny z Rudym Gobertem na czele. Młody kot, Donovan Mitchell, trójki. No, generalnie fantastyczna drużyna, ale Indiana, moim zdaniem, będzie ciekawym tworem, choć wymaga oczywiście korekt. Powracający Victor Oladipo, ale oczywiście zacznijmy standardowo, klasycznie, zacznijmy od pozycji numer 1. Moi drodzy, TJ McConnell z dwuletnim kontraktem trafia do Indiany Pacers. Jak widzicie, midrange shooting zza łuku jest na naprawdę niezłym poziomie, przyzwoity playmaking, ale to nie jest materiał, moim zdaniem, na pierwszą planową postać. Ja już mam pomysł na point guarda i shooting guarda, jeśli chodzi o startową piątkę, i do tego zaraz przyjdziemy. Aaron Holiday, młodziutki zawodnik, który mam nadzieję się będzie z meczu nawet coraz bardziej rozwijał. Może powtórzy potencjał Darrena Collinsona, byłoby fantastyczne, bo Darren Collinson zawiesił buty na kołku, oddał się jakimś tutaj własnej religii, po prostu własnej ścieżce życia, rusza dalej, po prostu NBA, koszykówkę pozostawił za sobą. Piękna historia, choć nie jakoś, tak naprawdę nie było zbyt wielkich laurów, ale piękna historia, jeśli chodzi o Indianę, bo wiele generacji w Indianapolis
tak naprawdę dotknął, spotkał, przeżył. Także jest to ważna postać dla każdego fana Indiany, bo w ostatnich 10 latach naprawdę, mimo że oczywiście miał przerwę od Indianapolis, on 10 lat nie był w Pacers, to naprawdę i Grangera przeżył, i Hilla, że Hilla to akurat tam okej. Ale i Grangera, i Georgia, i Hiberta, i Davida Westa, no mnóstwo było tutaj naprawdę fantastycznych postaci. Niestety LeBron, jak już to zawsze wspominam, LeBron zawsze te marzenia o mistrzowskim tytule, albo chociaż o zagraniu w finałach, niweczył. Aaron Holiday, no i przechodzimy na pozycję numer 2. Victor Oladipo, moi drodzy. Victor Oladipo, powracający po kontuzji. Czołowa postać, ważna, arcyważna postać tego teamu. Miejmy nadzieję, że dotrwa w zdrowiu i będzie mógł prowadzić swoją drużynę właśnie w playoffach, bo jego brakowało. Bez niego Indiana wyglądała zupełnie inaczej. Niestety, ale drużyna jest w dużej mierze, w dużym procencie uzależniona od tej postaci, jaką jest Victor Oladipo. No i jego zdrowie będzie tutaj kluczowe. Malcolm Brogdon, sprowadzony z Milwaukee Bucks, fantastyczny tutaj shooter z niezłym przeglądem pola. Tak naprawdę przyzwoity obrońca, wysokie koszykarskie IQ. 4 lata podpisany, no była to lekka niespodzianka tak naprawdę, że nie został w Milwaukee, akurat trafił do Indiany. Bo na pozycji numer 2, można powiedzieć, zrobił się lekki tłok. Jeszcze pojawił się Jeremy Lamb, także mamy kolejną strzelbę z załuku i gdzieś trzeba będzie ich upchnąć. Moim pomysłem jest to, aby Victora Oladipo właśnie uczynić pierwszą planową postacią na pozycji point guarda, tak aby Oladipo i Brogdon grali obok siebie, aby wymieniali się piłką, wymieniali się pozycjami, żeby ta pozycja point guarda i shooting guarda była bardzo ruchoma w Indiana Pacers. No i zobaczymy. Holiday i Stanner, no jakby nie żartujmy. TJ Warren sprowadzony za Bogdana Bogdanowicza. Troszeczkę tak na otarcie łez, bo nie ukrywam, nie jestem fanem jego talentu, ale miejmy nadzieję, że centymetry, które są no, podobne, jeśli chodzi o wymiary Bogdana Bogdanowicza, jakoś dzielnie tutaj zastąpią go w defensywie, ale przede wszystkim chodzi też o tą strzelbę, że on rzuca z załuku. Obrońcą nie jest wybitnym, jest bardzo, bardzo obrońcą, bardzo, bardzo przeciętnym. Klasyczny zadaniowiec, który niestety, ale będzie musiał pełnić póki co rolę startera. Zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie. McDermott, kolejna strzelba z załuku, także widać, Indiana ma być w tym sezonie rozstrzelana. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy. TJ Leaf to jest po prostu chłopak, który tak naprawdę też jest od brudnej roboty. Tu ma postawić zasłonę, tu ma zebrać. Może czasem coś rzuci, jak ma dobry dzień, to faktycznie może fajnie rozciągnąć obronę rywali, ale nie oszukujmy się, to nie jest materiał na do pierwszej piątki, na startera. Tutaj pojawia się właśnie dwójka zawodników, bo Johnson również nie jest tutaj nikim wybitnym. Pojawia się dwójka zawodników w postaci Turnera i Sabonisa i mam dylemat, bo chciałbym grać nimi w pierwszej piątce, nimi dwoma tak naprawdę. I zastanawiałem się, którego przerobić mimo wszystko na point forwarda. I mimo iż Miles Turner nieźle się rozwija pod kątem fizycznym, on cały czas ma braki, on nie wyrabia, to nie jest nominalny center, nie wyrabia, a Sabonis tak naprawdę fizycznie wcale lepiej nie wygląda, to mimo wszystko wydaje mi się, że większy potencjał na pozycji power forwarda będzie tkwił właśnie i tkwi w Milesie Turnerze, dlatego już od razu na tę chwilę zaczniemy go tutaj przerabiać. Nie jest to nic trudnego i myślę, że jego overall tak naprawdę od razu skoczy, bo on też poprawił swój rzut. I zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Czy coś skopałem i dałem mu złą pozycję? Mógłbym to zrobić, ale nie, jest ok. Jest od razu, proszę bardzo, na 85. No to jest to spory upgrade. Sabonis też by dostał upgrade'a, ale niestety ktoś na centrze musi zostać i postawiłem właśnie, że Turner będzie grał na czwórce, a Sabonis na centrze. Na ławce jest jeszcze Goga Bitadze. No i jestem ciekaw tego zawodnika. Jestem ciekaw, czy on będzie w stanie nam tutaj coś ciekawego zaprezentować. No będzie oczywiście wchodził z ławki, nie ma innej możliwości. Miejmy nadzieję, że te centymetry coś tutaj dadzą, ale no nie spodziewam się fajerwerków. Nie spodziewam się fajerwerków, chociaż też jest potencjał ofensywny, jeśli chodzi o
Shooting. Moi drodzy, czy jest sens zajrzeć do free agency? Oczywiście, że jest sens zajrzeć do free agency, ponieważ tutaj gra jeszcze nie ogarnęła, że Howard jest w Lakers. To jest swoją drogą bardzo dziwne, a Collinson jest dostępny, to tym bardziej. I moi drodzy, śmiejcie się, nie śmiejcie się, ja bym chciał sprowadzić Carmelo Antonego, którego aktualnie nie możemy, bo jest 15 zawodników aktualnie w teamie. I powiem wam szczerze, że będę starał się tego Antonego tutaj zgarnąć. Justin Holiday, 4 bańki, kompletnie bezużyteczne, kompletnie niepotrzebne nam jest to tutaj ten kontrakt w naszym budżecie, więc warto byłoby go wymienić. Isaac Bonga, myślę, że to się sprawdzi, chętnie po niego sięgnę, już go testowałem w poprzedniej wersji gierki, o ile dobrze pamiętacie. No i właśnie, TJ Leaf, Samson, to są zawodnicy, którzy, no, nie oszukujmy się, wiele nie wnoszą, zapychają tylko tutaj miejsce. Spellman, można byłoby po niego sięgnąć, ale czy to jest konieczne? Wydaje mi się, że można poszukać i znaleźć kogoś lepszego. Oczywiście szukamy opcji 2 za 1, tak aby zwolnić miejsce. Tony Bradley, czemu nie? Przydadzą się centymetry, jeszcze dodatkowe ręce pod koszem, jako trzeci tutaj center z ławki. Wybaczcie, ale jeszcze poszukamy, tutaj będą problemy. James Ennis, jest ta trójka, ale tak chcemy ściągnąć kolejnego small forwarda, więc generalnie to się troszeczkę mija z celem. Shooting guard troszeczkę słabo rzuca, ale jeśli chodzi o Mary Spellmana, myślę, że po niego sięgniemy i... okej. Dobrze. Teraz to pykło. Zobaczmy, jak stoimy tutaj pod kątem zatrudnienia Carmelo Antonego. Czy się zgodzi przyjść do nas? Myślę, że się nie zgodzi, ale można próbować. This line, oczywiście, że tak. Cały melo. On nie chce grać za śrubki. Nie wiem, na jakiej podstawie myśli, że ktoś może mu zaoferować fajny kontrakt. Ale spróbujemy go jeszcze ściągnąć. Ja naprawdę chciałbym go tutaj zgarnąć. Jestem w stanie poświęcić też TJ'a Leafa, żeby tutaj kogoś fajnego, znaczy żeby tego Antonego właśnie spróbować zgarnąć. Szukam tych opcji. Ed Davis, bardzo fajnie byłoby go mieć. I zaraz może się, słuchajcie, okazać tak, że całkowicie odpuścimy sobie tak naprawdę Carmela Antonego, bo będzie on nie do ściągnięcia w normalnych jakichś takich pieniądzach. Zobaczymy, czy tutaj kogoś będziemy mogli ściągnąć ciekawego. No właśnie, jeśli chodzi o pieniądze, jeśli chodzi o te sumy, wygląda to nieciekawie. Tutaj moglibyśmy zrobić tak naprawdę podmiankę, ale czy to nam się opłaca? To jest pytanie. Taj Gibson, gdybyś był te 4 lata młodszy, to jeszcze bym to rozważył. Ale w tym wypadku, no, jakoś tego nie widzę. No dobrze, no ja chyba tutaj póki co, wydaje mi się, nic nie znajdziemy. Jordan, Bell i Napier, tak. Tak, to zrobimy. Wybaczcie, ale muszę przepić, bo już czuję w gardle, że jest grubo. Oj, odzwyczaiłem się. Troszkę tam, chyba niecałe 2 miliony zaoszczędziliśmy. Skoczyło chyba do budżetu, tak jest. I jeszcze nie. No to jeszcze spróbujemy jakieś roszady. DJ McConnell. Tutaj tych mogę chłopaków. Mogę ich dalej posłać? Nie. Spellmana mogę dalej posłać, tak? Możemy pokombinować, tylko czy to się uda? Myślę, że tak. Myślę, że za jakiś pick draftu po prostu posłać w cholerę. Ale tutaj będziemy musieli zastosować z akcją związaną z Propose Trade.
Bo trade finderem zawsze jest trudniej. Pick draftu. No może być nawet drugiej rundy. Halo, zgodzicie się, mili państwo? Proszę bardzo. Proszę bardzo, mili państwo. Zabawmy się. Niech Antony dostanie szansę. Jeszcze nie chce przyjść. Niesamowite. Jeszcze nie chce przyjść. To jest wam powiem coś, czego się nie spodziewałem akurat. TJ McConnella na pewno się nie pozbędę. TJ Warren, no nie jestem zwolennikiem, kurczę, nie jestem zwolennikiem. A zobaczę kogo, jakiego shoot small forwarda miałbym za TJ Warrena. Nie jestem fanem, nie chciałbym go, bo ja wiem, że teraz to może według niektórych psuje trochę ten team. Ale ja powiem wam szczerze, no wolałbym zawodnika o troszeczkę innym charakterze i teraz jestem ciekaw, kogo mógłbym tutaj zgarnąć. Joe Harris to jest dobra opcja, to jest naprawdę dobra opcja. Theo Pinson to jest akurat śmietnik, why not? Zobaczmy tutaj jeszcze, czy są jakieś inne opcje ciekawe. Mark Carroll, ale nie potrzebujemy kolejnego dziadka, jak chcemy sprowadzić Carmelo Antonego. To jest zabawa, pamiętajcie, to jest zabawa, więc bawimy się. Justin Winslow, nic z tego. Ja to zrobię, słuchajcie, Joe Harris, dwie bańki będą zaoszczędzone. Mamy to. Joe Harris u nas już właśnie ląduje, wchodzimy we free agency, Carmelo Anthony, a on dalej, nie? O co chodzi? Powiedzcie mi, o co chodzi? Co się stało? Aldemar, co się stało? Co zepsułeś? Dlaczego? No cóż, spróbujemy w kolejnych tygodniach, bo później są łatwiejsi. Dobrze, słuchajcie, na tę chwilę. No właśnie, jeszcze jedna ważna rzecz. Victor Oladipo. Tutaj też przede wszystkim jeśli chodzi o Bongę. Ja bym go nie ustawiał jako point guarda, tylko ja bym go właśnie wrzucił na SF-a. Nasz small forwarda. Myślę, że też dostanie boosta ze względu na swój wzrost. I będzie to zupełnie inaczej wyglądało. Zobaczmy. Tak jest, momentalnie 68, tak? Na 73. Jest zupełnie inaczej. Teraz spróbujmy zrobić to samo z Victorem Oladipo, ale oczywiście na point guard pozycję. No jestem ciekaw, czy to chwyci. 85. Powiedzmy, czy może Malcolm Brogdon byłby lepszą opcją? On ma 83. Być może on tutaj lepiej by się spisał na point guardzie. 83 było, czy dostanie boosta? Nie dostanie, no dobrze, w takim razie na razie zostaniemy przy tym, co jest i spróbujemy wyjść właśnie taką tutaj piątką. Na pewno mi to ustawi tak jak chciałem, automatycznie po overallach. Oladipo, Brandon Harris, jak najbardziej. Turner, Sabonis, Sixman, Lamp, doskonale. Connell, Napier. Akurat tutaj bym zastosował rotację i Dermota właśnie przerzucił. Bell, dziesiątka. Możemy troszeczkę dorzucić chłopakowi tutaj minut, żeby się rozwijał. Nawet dajmy mu troszeczkę więcej jeszcze tych minut. Powiedzmy w ten sposób. Tutaj dorzucimy McConnellowi. Nie, McDermott niech dostanie 17. I wszystko się zgadza. Pierwszy mecz San Antonio Spurs. Pierwszy i ostatni w dzisiejszym odcinku. Bo jest jak jest, mili państwo. Bo czas goni, jeszcze wiele rzeczy do roboty. Jeszcze dzisiaj stream. Po meczu reprezentacji Polski. Zobaczmy, jak tu się gra w tę grę. No nie jest łatwo, zobaczcie. Nie jest łatwo. 17 punktów w plecy. Pierwszy mecz. I już wiemy, że będzie porażkę. Bo potrzeba zgrania. Zgranie w San Antonio jest już na zupełnie innym poziomie. Pierwszy mecz Indiany to porażka, mecz z Cleveland powinien być właśnie idealny na przetarcie, chociaż pierwsza kwarta średnio poszła. No i tutaj kawalersi niestety, ale odsyłają nas również z kwitkiem. No będzie to się musiało tutaj coś pozmieniać, będziemy musieli tutaj pokombinować. I teraz proszę bardzo z Rip City.
Nie wygląda to najlepiej. 40 punktów kolejnych. Być może. O, no tak, no mili państwo. Być może nie. Być może faktycznie zmiana bezpośrednia na point guarda Oladipo nie jest dobra, bo faktycznie traci tego overalla, ale przecież i tak w coachingu powinien zostać jako point guard. Tak, i tutaj będzie się to wszystko wtedy zgadzało. Mili państwo, no. Początek straszny. Początek straszny, bo. Kontuzja Sabonisa i kontuzja 4-6 tygodni Oladipo. Nie zaczyna się to dobrze. Nie zaczyna się to dobrze, ale myślę, że spokojnie ta drużyna się dotrze i jakoś to później pójdzie. Zobaczmy, jak wygląda free agency, moi drodzy. Carmelo Anthony cały czas jest tutaj. Nagle zaczął sobie rzucić jeszcze więcej pieniążków. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Nie wiem kompletnie na jakiej podstawie. Być może go nie ściągniemy, ale i tak uważam, że Harris da radę. Jak mówiłem, nie jestem fanem TJ'a Warrena. Myślę, że tutaj będzie zdecydowanie ciekawe. I jest pierwszy win, 104 zasłużek. Jeremy Lamb przejmuje inicjatywę, 23 punkty w 25 minut, 8 zbiórek, 104 style. No i 4 staty, ale niezły procent, jeśli chodzi o skuteczność. Pierwsze zwycięstwo. Udało się tutaj coś wskurać. Całe szczęście, no ale tutaj już widzę, że jednak Celtics Pride nas porobi. Nie jest to bilans marzeń na pewno, ale spokojnie, jest wiele spotkań w tym sezonie. Jak mówię, ta drużyna się musi dotrzeć i zobaczcie już, co się dzieje tutaj w meczu z Houston Rockets. Jest zupełnie inaczej też jak Indiana gra u siebie, też się zachowuje zupełnie inaczej. Brogdon, no tutaj dosyć teamowo rozrzucone te zdobycia punktowe. Carmelo Anthony dołącza do Los Angeles Lakers, czyli jednak stało się, moi drodzy, ale mamy miejsce na jakiegoś free agenta. No Collinsona nie będziemy brali, ale możemy wziąć Marcina Gortata. Dlaczego nie? Dajmy mu kontrakt na 2 lata, on akceptuje i Marcin Gortat będzie grał w Indiana Pacers. Zapewniany Marcinowi angaż. Carmelo wybrał jednak grę u boku LeBrona. Jestem w stanie nawet to zrozumieć. Oczywiście. No i tutaj porażka z Philadelphia, która też jest zdecydowanie mocniejsza, no odstaje Indiana, póki co odstaje. 2 zwycięstwa, 6 porażek, to jest bilans aktualny naszej drużyny. No miejmy nadzieję, że to wszystko zacznie się powoli zazębiać. Proszę bardzo, zobaczcie, Turner, potencjał Turnera, ofensywny, na point forwardzie, power forwardzie, 38 punktów, 9 zbiórek. No to jest potencjał naprawdę, który warto wykorzystać, on się będzie tam rozwijał. Houston Rockets, mecz w Teksasie, mecz na wyjeździe i zobaczcie, że już tutaj jest walka zdecydowanie bardziej zacięta i ten mecz postaramy się właśnie wyrwać Westbrookowi, Hardenowi i Capeli. Zobaczymy, jak pójdzie zupełnie nowym Pacersom, którzy już będą się docierać właśnie w tym sezonie, ale spokojnie, oni do All-Stara się dotrą i jestem prawie pewien, naprawdę jestem prawie pewien, że przewaga parkietu w playoffach będzie. Zobaczmy, mili państwo. Jak bardzo różni się ta gra od poprzedniej, no sami zobaczcie, jak bardzo. Czy bardzo? No ocencie, jestem ciekaw właśnie waszych tutaj waszych komentarzy pod tym względem. I bardzo, bardzo słaby pas. Bardzo słaby pas. Harden zablokowany zostanie. Był tam przyblokowywany. I Miles Turner bez problemu. Mamy kontakt, 2 punkty w plecy. Ale tutaj kompletnie niepilnowany Eric Gordon i w banalny sposób tracimy te punkty. 4 punkty straty, 1,5 minuty, wszystko jest do zrobienia. Nie ma Victora Oladipo, inni muszą zawodnicy tutaj wziąć inicjatywę. Zobaczcie, Miles Turner. No robi robotę, no ale też Westbrook, nie mam pojęcia dlaczego to Westbrook został oddelegowany do klucza właśnie Turnera. Coś tutaj w defensywie Houston nie pykło.
Nie pierwszy raz zresztą. I nie ma punktu, nie ma punktu. Malcolm. Ustawiony Sabonis. Turner wykorzysta teraz swoje warunki fizyczne i tak jest, pewnie punktuje nad Westbrookiem. 126 do 126, mamy remis w Teksasie. Westbrook, nie wiem co on robi, nie mam pojęcia co to za tańce urządza z piłką, ale tutaj Sabonis dał ciała, no, trzeba to powiedzieć, dał ciała. Spokojnie. To wykombinuje tutaj Malcolm. I jest jeszcze Jeremy Lamb. I nie ma piłki. Jeremy Lamb zagrywał do Turnera. A ten nie trafia i już zaczynają się kłopoty. Już zaczynają się kłopoty. 128 do 126. Wydaje mi się, że czas wprowadzić Marcina Gortata. To jest dobry pomysł. Doświadczenie zrobi swoje, ja wam mówię. Marcin Gortat w kluczowym momencie. Zobaczycie, że da radę pokryć. Da radę pokryć tutaj Clinta Capelę. Uda się. Jestem o tym przekonany. Kluczowy defense. McConnell. Marcin Gortat niestety nie pokrył Westbrooka, a McConnell sfaulował. No właśnie, Russella i no jak widzicie, nie pykło. Ojoj. No cóż, ale jeszcze spróbujemy, spokojnie. Nie takie rzeczy się robiło. No. Indiana nie ma All-Stara, tutaj trzeba kombinować. TJ McCollum. McConnell. Nie umiem mówić. Kompletne nieporozumienie. Naprawdę. Bądź waść wstydu, oszczędź. Come to end. Mili Państwo. Ja też muszę jeszcze wyczuć tę gierkę, bo jak widzicie. No nie jest dobrze, ale to nie znaczy, że dobrze nie będzie. Zobaczcie. Mecze tutaj później z Miami, później dzień pod dniu z Atlantą. To są mecze do zrobienia. O proszę, ale nie, to zostawimy. Zostawimy. Ja już sobie wcześniej sprawdziłem. Proszę bardzo, meczyk z Miami u siebie. No postraszyli, ale Sabonis double-double, elegancko. Kto jeszcze miał double-double? Uwaga! Turner. Czyli nasze dwie wieże tak naprawdę. Pod nieobecność Oladipo przejmują prym. Atlanta Hawks, bardzo ciekawy zespół, naszpikowany tutaj młodym talentem i Vince'em Carterem, o ile dobrze pamiętam. Vince Carter tam został. Vince Carter poszedł gdzieś indziej, bo ja już teraz zgłupiałem. Nie pamiętam, powiem wam szczerze, nie pamiętam. Oj, właśnie, z organizacją Utah to nie są łatwe spotkania, ale jest wywiezione zwycięstwo. Mike Conley, no właśnie, nowy nabytek, rozgrywający playmaker, którego brakowało właśnie jazzmenom. Conley przyszedł i powinno to wyglądać zupełnie inaczej, o wiele lepiej. Już powoli, zobaczcie, ta gra zaczyna się zazębiać. Rewanż z San Antonio Spurs u siebie. Powinno być zwycięstwo. Nie powinniśmy pozwolić tutaj San Antonio, żeby wywieźli zwycięstwo, ale jednak Greg Popowicz nie odpuszcza, jak widzicie. Jednak Greg Popowicz nie odpuszcza. Utah Jazz. Tutaj jest pogrom. Nie ma co zbierać, mili Państwo. Phoenix Suns. I Indiana Pacers również. Sporo zmian? Nie, właśnie nie sporo zmian. Sporo tak naprawdę chemii. Wzmocnienie chemii. Team chemistry. Tu jest sedno sprawy. Tutaj trzeba będzie szukać rozwiązania tego problemu. Jak wróci Victor Oladipo, też to wszystko się inaczej ułoży. Kolejny mecz z Lakers w kolejnym odcinku. To jest taki wstępniak.
Sprawdzamy możliwości, zapraszam wszystkich dzisiaj na stream. Zobaczymy jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że fajnie, że będzie eksa. Także dzięki wszystkim za oglądanie, zostawcie łapę w górę, suba na kanale, trzymajcie się i słyszymy się niedługo. Na razie, hej!